Potem powiedział, znaczy mi powiedział, że zabuduje go na dachu. Podziwiam ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach i w taki sposób spędzają, załóżmy, godzinę. Ło, i widok na zamek mamy. Dzień dobry. Gdzie, co on robi? Co on robi? Zupę gotuje. Specjał szefa kuchni dzisiaj. Znaczy, nie dzisiaj, tylko już bardzo dawno. Woda gazowana na ciepło. Powiedz czemu. Bardzo dobra do, że tak powiem, nawadniania organizmu z rana. Litra szczelisz i od razu człowiek nowonarodzony. O. Gazowana woda, ciepła. Tak. Nie znacie się. Nie znamy się. Armagedonu zapowiadanego przez aplikację w telefonie nie było, ale no musiało popadać, co znacznie teraz utrudni składanie namiotu. Chyba że jakimś cudem przeschnie. Idziesz biegać? No trochę mokry. No trochę. Czy idę biegać? No do kibelka i z powrotem ewentualnie. No to już jest 900 kroków. To wygląda prognoza na dzisiaj, jeżeli chodzi o deszcz, czyli o godzinie mniej więcej 14. Wszędzie będzie padać, lało. Wszędzie. Będzie lało wszędzie, nawet już o 11. To mojego namiotu już nie ma, już poskładałem. Piotruś w tym czasie zdążył zagotować wodę i zrobić mi kawę. Dziękuję bardzo, Piotruś. Dziękuję. O czym to świadczy? Jakie szczęście dynamiczne! Świadczy to o tym, że ten namiot, którego marki nie będę reklamował, ale powiem, że możecie go kupić w sklepie na D. Nie reklamujemy marki Quechua-Juanse. Jest naprawdę zarąbisty, bo składa się w 3 minuty. Rozkłada ciutkę dłużej, bo trzeba tam wycelować prętami, ale spodobał się na tyle Piotrowi, który sobie chce kupić podobny namiot. Nie do roweru, nie do samochodu. A potem powiedział, znaczy mi powiedział, że zabuduje go na dachu. Nie, taki był pierwszy plan zabudowy takiego namiotu na dachu, ale doszedłem do wniosku, że samochód jest na tyle przestronny, że można spokojnie w nim łóżko zrobić. Namiot jest fajny, służy mi już 4 lata, nic się z nim nie stało. Nawet nie wyblakł. Nie wyblakł, nie, bo jest z warstwą taką termoizolacyjną. I chyba mi się zmieści na rowerze, bo jedziemy. To już pewnie wam mówiliśmy, a może nie, że za kilka dni, dzisiaj jest który? 16. Za 5 dni, jak wrócimy z Decentoturu, jeden dzień odpoczywamy i jedziemy z rowerami, już cywilnymi samochodami, że tak powiem, w rejon Milicza, żeby tam pojeździć, pokręcić się rowerami po Dolinie Baryczy. Tam są stawy hodowlane, takie karpiowe, karpik, pyszna rybka. Tam jest dużo ścieżek teraz rowerowych, które powstały na trasie byłej kolejki wąskotorowej. Zgadza się. Także tam mamy co jeździć i nawet wiem, do której restauracji pojedziemy na rybkę. Malownicze miejsce. Nie wiem, nigdy nie byłem, ale znam kogoś, kto tam był i mówi, że naprawdę są malownicze miejsca. To rodzinne rejony mojego taty, także mieszka tam też moja chrzestna, którą planuję odwiedzić, bo będzie miała imieniny na dniach, także... No pani ani na kawę, już się wpraszamy i na ciacho. Także będzie bosko. Będzie bosko. Potem wracamy 26 lipca do pracy. Ja wracam do pracy firmowej swojej naklejkowej. I potem znowu mamy weekend wyjazdowy. 6-7 lipiec. Taka robota. 6-7 lipiec. Rowery. Z tym, że startujemy już z domu, z Legnicy. On coś mówi, że tutaj w 2 dni 150 km mamy przejechać. Dla mnie to jest bardzo ambitny plan i chyba niewykonalny. Także... Nie wiem, no zobaczymy ile. Po prostu no, pojedziemy i wrócimy w niedzielę wieczorem i już no.
Mały ten update, jeżeli chodzi o pakowanie. Stolik leżał teraz na dole w samochodzie i to nie było najwygodniejsze, bo trzeba było wszystkie klamoty wyciągnąć, żeby wyjąć stolik i fotel. Dlatego stwierdziłem, że to będzie jednak jeździło w boksie. I za pomocą gum udało się to tak stabilnie zamocować w boksie, że no będzie sobie tutaj jechało i może się nie będzie nadmiernie tłukło. Dodatkowo jest jeszcze miejsce na karimatę, na poduszkę. Jeszcze co? Pierdykniemy? Wojtka tam? Nie, Wojtka nie. Jeszcze namiot spróbujemy tu wrzucić. To jest się przykrył kosem. Proszę po prostu na to, żeby wrzucić się do namiotu. Tu jeszcze wrzucimy namiot i teraz zobaczymy, jak się boks zamyka. Normalnie jeszcze luz jest. Pyk. No. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. No i zgodnie z tym, co mówiłem, zapowiadałem, co prognozowała pogoda, znaczy prognoza pogody, zaczęło padać. Ja jestem spakowany. Popatrzę teraz za to, jak się chłopaki pakują w deszczu. Dobra, pierwsze co trzeba zrobić teraz, jesteśmy już spakowani, oczywiście znowu zaczęło padać, to ja muszę zatankować, bo jest mało paliwa bardzo. Kilometrów. Teoretycznie przejechaliśmy od Legnicy. Dlaczego teoretycznie, to wam wyjaśnię w ostatnim odcinku, bo jednak różnica między moim przebiegiem a Piotra przebiegiem jakaś delikatna jest. Oliwko po ile? Ile? 7,56. Dobra, 150 zł, niecałe 20 litrów, tyle na razie musi wystarczyć. Frytki i kole poproszę. I jaki mamy plan? Nie mamy. Nie mamy planu. Nie wiemy, gdzie jedziemy. Dobra, Piotr znalazł coś, co moglibyśmy odwiedzić. Jest to Muzeum Motoryzacji w Gdyni, tak? Tak. Ile to jest kilometrów stąd? 27. 27. A jaki czas przewiduje dla nas gogle na dojazd? Prawie 2 godziny. Prawie 2 godziny. Dlaczego 2 godziny? Sprawa wygląda tak, że od Władysławowa jest korek aż do Pucka, a my potem chcemy pojechać prawdopodobnie do Malborka, ale nie zwiedzać zamek, tylko tam Piotr znalazł kemping. O, to teraz, o, teraz tutaj już pokazało tą drugą sugerowaną trasę, na której też już są korki. Potem jest korek do Gdyni. Z Gdyni jakbyśmy wyjechali z tego muzeum, to potem mamy... Potem już mamy na spokojnie tylko jeszcze jeden korek i potem mamy, no już bez korków, czyli na chwilę obecną mamy wszędzie korki. Także musimy podumać, co teraz chcemy robić, czy jechać do tego muzeum w korkach, czy postać tu na stacji. Dobra, zdecydowaliśmy, jedziemy do tego Muzeum Motoryzacji w Gdyni i teraz Piotr będzie prowadził.
No ja sobie od nawigowania odpocznę. Pojadę sobie po prostu na spokojnie za nimi. Tutaj mamy taką reklamę. Labirynt w kukurydze, park rodzinny. Droga bez korków, czyli wygląda na to, że oni chyba są przyzwyczajeni do tego, że tutaj notorycznie są korki, skoro reklamują się drogą bez korków. W sumie można się toczyć na zgaszonym silniku. Jaka oszczędność na paliwie? Podaruj sobie odrobinę luksusu. Ja widzę, że prowadzi chyba tak wszystkich, bo wszyscy jadą za nami i dużo osób przed nami jedzie po takim polniaku. Zaleta jest taka, że chociaż się nie kurzy. Na drogach wyprawia, to jest jakaś totalna masakra. Jeździmy jakimiś bokami, omijamy Puck jakiś, Redę, coś takiego. Wszędzie są korki. Ja nie wiem, co tu się dzisiaj wyprawia. Z jednego korka w drugi korek. Pomorzanie. Gdynianie, bo jesteśmy na Gdyni jedziemy. Czy to u was normalne, że u nas tak zawsze się tutaj wszystko korkuje? Dla odmiany znowu korek. Podziwiam ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach. W taki sposób spędzają, załóżmy, godzinę na dojazd do pracy i godzinę na powrót z pracy. To jest dla mnie niepojęte, jak można tak funkcjonować, żeby w korku, wiecie, tracić 2 godziny dziennie na dojazd do pracy i do domu. No i dobra, dojechaliśmy, dotarliśmy, czekaj, gdzie? Dotarliśmy już do muzeum, do Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji. Tam już widzicie wejście za mną. No tak powiem wam, że na pierwszy rzut oka muzeum wygląda niepozornie. I tak naprawdę nie widać, ja już tam byłem w środku, nie widać tego z zewnątrz, co to muzeum skrywa. Powiem wam kilka słów tak w skrócie. To jest muzeum pana Książkowskiego, muzeum prywatne. W zbiorze tego muzeum znajdują się modele pojazdów i motocykli od 1918 do 1950 roku. Wszystkie te pojazdy, które stoją w środku, jeżdżą, są zarejestrowane, są cały czas do użytku, są wynajmowane do filmów, do ślubów i tak dalej. To, co się znajduje w muzeum, czyli wszelkiego rodzaju lampy oświetleniowe, znaki, dystrybutory, nawet kostka brukowa, jest to autentyczna historia Gdyni. Nawet zdjęcia starej Gdyni są tam. Ja w środku nic wam nie będę opowiadał, po prostu przejdziemy się po tym muzeum i zobaczycie eksponaty. Thank you.
Piotr, tak jak ci powiedziałem w środku, to muzeum uratowało nasz dzień dzisiejszy. Uratowało dzień, bo 2 godziny jazdy w korku trochę zdenerwowało, ale generalnie warto jest tutaj przyjechać, żeby właśnie zobaczyć chociażby no, bardzo rzadkie egzemplarze, nie ma co się oszukiwać, bo są tutaj samochody Mercedesa, są tutaj motocykle i Indiana, i Harley'a Davidsona, Royala, jest nawet Sokół 1000, który jest naprawdę rzadkim egzemplarzem, tak więc na pewno... No jednym z 3,5 tysiąca wyprodukowanych. No tak, ale nie wiem ile zostało. No właśnie. To jest właśnie to pytanie. Widziałeś ile kosztował? 4,5 tysiąca złotych. A ile wtedy zarabiał nauczyciel? 120. A robotnik? 80. No właśnie. Czyli nauczyciel zarabiał więcej od robotnika. Tak trochę inaczej niż teraz. Tak trochę inaczej, no właśnie. Spotkaliśmy się z właścicielem, no i co, czego mogliśmy mu życzyć? Większego lokalu. Wiem, no właśnie, boryka się z problemami lokalowymi. Mówisz, że to jest 1/5 kolekcji. I nie ma najciekawszych obiektów tutaj pokazanych. No właśnie. Także jeszcze raz, właścicielowi życzymy zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze, ale przede wszystkim też dużego lokalu, żeby te wszystkie swoje ciekawe i najciekawsze eksponaty mógł udostępnić do oglądania. Lecimy dalej. Pada. Pada. A to co za atrakcja? Co za atrakcja? No popatrz, jakie piękne okoliczności przyrody. Mamy teraz wolną chwilę, możemy podumać co dalej. Jak co dalej? Trzeba jechać albo tak, albo jedziemy na gotowca obiada, albo jedziemy do Biedronki 300 metrów stąd, kupujemy jedzenie na obiad. I zrobimy obiad na kempingu. Dobra, a co na obiad w takim razie? Dobra, ja wiem co ja sobie zrobię. Jeżeli wy będziecie chcieli, to się dołączycie, bo ja dzisiaj będę jadł burrito! Oglądacie dalej. Co to jest to burrito? No mięso wołowe wieprzowe, posmażone na patelni, z cebulką, z warzywami, zawinięte w plac. Kurczę, zasłuchałem w muzykę i nawet się nie zorientowałem, że jesteśmy już w Malborku i wjeżdżamy już na kemping, który Piotr znalazł nad stawem. Ło, i widok na zamek mamy. Ale czad. Dobra, trzeba się zorientować jak tutaj z możliwościami kempingowymi. Idzie już pani do nas, idziemy ustalać warunki, zobaczymy co i jak. Cześć Kicia. Cześć Kiciucha. Stój. Tak, ja ciebie tak. No i dobra, wjeżdżamy na kemping, mamy fajne miejsce wybrane. Pani przesympatyczna policzyła nas bardzo sensownie. I my na trawkę. Thank you.
Dobra, Piotr poszedł szukać prądu, a my jesteśmy w Malborku. A tam mamy zamek i może jutro nawet pójdziemy go zwiedzić. O, widzisz? Spotkanie. No to stań tutaj. No i przecież wystarczająco przewodu, a ja się podłączę od ciebie do siebie. Tak? No nie wiem. Pozwolę. Na starość robisz się marudny. Tu wam jeszcze pokażemy tak na szybko, ponieważ bardzo wieje, jak wygląda tortilla mexicana bez tortilli. Piotruś mówi, że w placku nie umie. Wszystko się rozwala, dopóki tak jest. O. Jutro zrobimy ten spacer po kampusie i obejrzymy wszystkie kampery. Jak nie będzie padać, jak idziemy. Biegać lubię w deszczu, a spacerować nie za bardzo. Znowu pada? No, taką pogodę zamówiłeś, to co? Nie dopłaciłeś i tyle. Ja pewnie jest. Gonimy, deszcz nas goni.